zmierzamy do gospodarstwa Pawła Kaznowskiego. W powiecie Radzeń Podlaski w województwie lubelskim, który hoduje świnie puławskie. Jest to polska najstarsza rasa świń. Ów rasa powstała w wyniku krzyżowania pierwotnych, prymitywnych ras rodzimych z angielską rasą Berkshire, a następnie były krzyżowane z rasami białymi w celu uszlachetnienia ich. Świnie Berkshire pochodziły z okolic wsi Gołąb, stąd nazwa świń gołębskich, które stały się zaczątkiem rasy puławskiej. Ta locha niedawno się oprosiła. Możemy zauważyć, jak świnia kłapie pyskiem. W ten sposób wyraża swoje niezadowolenie. Hodowca w programie zasobów genetycznych ma 14 macior. Utrzymuje tą rasę od 2016 roku. Wcześniej były tutaj hodowane świnie białe. Do wejścia w program i hodowli tych zwierząt zachęciły ich dopłaty do loch około 1200 zł na rok i wyższe ceny sprzedaży tuczników, których mięso sprzedaje jeden z dużych supermarketów na terenie całej Polski. Hodowca mógł sprzedawać lożki i knurki do hodowli zarodowych. Był bardzo zadowolony. Niestety w 2019 roku pojawił się ASF i w ich miejscowości zostały wybite wszystkie świnie. Od tego czasu żyją w ciągłym stresie i zostali zmuszeni do zmniejszenia stada. Ciągłe kontrole i niskie ceny tuczników z czerwonej strefy zniechęciło wielu rolników hodujących tą rasę, ale pan Kazanowski nie poddał się i nadal je utrzymuje. W końcu czerwona strefa została zdjęta i wszystko zaczęło wracać do normy. Rolnik nawet chciał otworzyć RHD, rolniczy handel detaliczny i sprzedawać swoje wyroby ze świń puławskich. Rocznie odchowywał i sprzedawał około 100 tuczników, a do tego prosięta. Niestety w 2023 roku czerwona strefa wróciła i od 15 czerwca do 18 września gospodarz był w czerwonej strefie. Ale w jego gospodarstwie wszystkie zwierzęta były zdrowe. Przez ten czas pan Paweł nie mógł sprzedawać świń, a tuczniki już dawno osiągnęły wagę rzeźną i trzeba było je nadal karmić. A karmione tutaj są zbożem i koncentratami, a to wszystko kosztuje. Prosięta są już zaganiane do chlewni. W tym gospodarstwie maciory proszą się dwa razy w roku. Na początku hodowli zdarzały się lochy, które zagryzały swoje prosięta. Gospodarz od razu je wymienił. I teraz ma świnie, które są grzeczne, nie potrzebują kojców i nie trzeba ich specjalnie pilnować. Dobrze odchowują młode, nie gryzą się, a nawet obcych prosiąt. Ale do tego doszedł pan Paweł na drodze selekcji i odpowiedniej genetyki. Były robione badania na stres. Teraz został wypuszczony tutejszy rozpłodnik, knur o imieniu Szynka. Knury tutaj wymienia się co roku. Ta rasa nie choruje, są bardzo odporne. Hodowca praktycznie nie musi im podawać żadnych leków. Obecny knur ma 1,5 roku, kryje bardzo dobrze i rodzą się po nim zdrowe prosięta. Umaszczenie tych świnic łaciate, czarno-białe, z nieregularnym rozmieszczeniem czarnych plam na białym tle, których nasilenie nie powinno przekraczać 70% powierzchni skóry. Knur wystarczająco dużo się dzisiaj naspacerował, wraca już do chlewni. A tutaj mamy wyroby ze świń puławskich na użytek własny. Żeberka wędzone. Tutaj mamy. Kiełbasa z Polska. Szyneczka. Poczek, słonina wędzona, schab, tutaj jest noga tylna. Słonika konserwowa. Soli, tak. I przednia noga świni. Pan Paweł teraz wyprowadza swoją drugą miłość, klacz PKZ, o imieniu Ufna. Klacz już ma 2 lata i została zaśrebiona. Podwórko, gdzie były wypuszczone świnie, oddziela z każdej strony podwójny płot, a z tej jest wybieg konia ogrodzony siatką. Hodowca mówi, że jest to koń syna Kacpra.
ona taka ufna. Klacz teraz musi się trochę rozruszać, bo pół dnia spędziła w boksie. Gasi pragnienie i znowu rusza w dziki pęd. Po chwili się uspokaja i idzie w stronę pani Anety, żony pana Pawła i ich syna Kacpra, który jest jej właścicielem. Teraz czas na owce, barana i maciorkę. Owca inna rasa, a baran też inna, nie? Baran to krzyżówka, że chyba 4 telek w każdym. Ale co on jest? Trochę chyba wrzosówki. Nie, to jest święty Jakub. I ja, bo ma 4 rogi, no. Kameruński skrzyżowany. Dlatego ma te rogi po czwórny, dlatego ma tego sierść zmieszaną. Owca za to jest rasy uchruskiej, jest to również rasa zachowawcza. Jak on się nazywa? Ufna. A, i to jej dzieciaczek, tak? Ogierek czy klaczka? Klaczka. Wyjdzie trochę, czy nie wypuszczasz jej jeszcze? Jeszcze nie wypuszczałem go. Cały film był nagrywany rok wcześniej, kiedy nie było czerwonej strefy. A w tym roku, ze względu na czerwoną strefę, nie mogłem zobaczyć świń. Tylko klacz, która właśnie się oźrebiła. Tak zasłaniała, nie dała ten. Pokazać go? Wcześniej ja bo to jest pierwszy zdajałem. Chrybat? No pierwszy właśnie. Ja ją tu zdajałem, a ona z jednej strony tylko jej dawała stać i na mnie się zusiła, rżała. Matka. A teraz już dług dla wszystkich, nie? A na koniec królik głaskany przez Amelkę, chrześnicę Weroniki, córki gospodarzy. Na dziś to koniec. Pozdrawiam Przemek, Rasy Staropolskie. Zapraszam na następny odcinek.